Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie przed sobą nie mamy zdrapeczek, a mamy platformę Lotto. Lotto wypuściło gierki online. Jest tutaj 5 gierek, w których możemy wygrać i bawić się jak w zdrapeczkach. Też mamy różne stawki oraz stopnie wygranych. Oczywiście są jakieś podobieństwa do zdrapek, ale też są tutaj jakieś różnice. Są to gierki online i mamy tutaj statki, owocki, monetki, kurki i krzyżówki. Ja dzisiaj wpłaciłem 50 zł na przetestowanie tych gierek. Zobaczymy, ile uda się nam odzyskać z tych 50 zł, czy będziemy na plus, czy na minus. I mamy tutaj też różne stawki. W każdej z gier mamy różne stawki: 1, 2, 3, 5, 10 i 20 zł, w zależności od tego, ile tutaj sobie wybierzemy. W każdej grze mamy do wyboru te same stawki i te wygrane też są w zależności od stawki. Za stawkę 1 zł główną wygraną możemy trafić 10 tysięcy, za stawkę 2 zł 25 tysięcy i tak dalej, i do 20 zł, gdzie możemy wygrać 1 000 000 zł. W grze statki już pula główna 1 000 000 zł padła, więc niestety już nie możemy trafić 1 000 000 w statki. Natomiast mamy tutaj jeszcze mnóstwo innych pól wygranych i sobie przetestujemy te gierki dzisiaj. Zaczniemy sobie od gry statki. Ok, tu jak widzicie mamy zasady gry, można sobie poczytać, zatrzymać. No, możemy sobie grać manualnie, możemy też z automatu, żeby nam pokazało wynik i szybko nam przeszło wszystkie etapy gry. Tutaj mamy też różne bonusy, flaga, wiatr i muszla. W trakcie gry też zobaczymy, jak to nam działa, czy jakieś bonusy się nam trafią. No i tutaj możemy sobie ustawić stawkę, za jaką chcemy grać. Jak widzicie tutaj 2 zł, 3 zł, no i sobie sterujemy klikając plus i minus. Tak jak mówiłem, stawki 1, 2, 3, 5, 10, 20. My sobie dzisiaj zaczniemy od stawki 5 zł i na razie każdą z gier przejdziemy za 5 zł. Tutaj płacimy, z konta zabiera nam 5 zł, jak widzicie mamy albo auto, albo zakręć. Jeśli chcemy sobie sami zagrać, a tak sobie dzisiaj pogramy, to kręcimy. I zobaczcie, tutaj losują nam się liczby, które pokazują, o ile dany statek pól przepływa. O, i tu mamy bonusik, muszla. No, 3 muszle dają nam ten bonus dopiero. Tutaj, jak widzicie, 2x wyskoczyło, czyli mnoży nam wygraną, czyli już 5 zł nie wygramy, minimum 10. No i ostatnie zakręcenie. Czy gdzieś nam tutaj dwa, tutaj flaga mamy. No niestety 3 flagi też potrzebne do kwoty, do wygrania kwoty natychmiastowej nagrody. No i niestety, jak widzicie, ta gra jest przegrana, bo nie dojechaliśmy do żadnej ze skrzynki. Mamy 0 zakręceń już. Powodzenia następnym razem. Ani bonusu nie trafiliśmy, ani nic. Dobrze, także tak wygląda gra statki. I teraz przeładujemy sobie do kolejnej gry. Owocki, krzyżówki, monetki, którą teraz monetki może zagramy. Obok opcji graj mamy też opcję demo. Możemy sobie tutaj zagrać bez żadnego wkładu, za darmo, oczywiście bez możliwości wygranej. I tutaj mamy zasady gry monety. Rzucamy monetą, klikamy na obszar wodospadu. Albo po prostu rzucamy losowo, klikając przycisk rzuć monetą. Oczywiście tutaj też sobie zagramy tak manualnie, nie automatycznie. I tutaj, żeby wygrać, musimy skompletować w jednym koszyku 3 monety. I mamy też rundę bonusową, tak jak w statkach. Warunkiem tej rundy jest trafienie do garnka po środku. Tutaj też zagramy oczywiście za 5 zł i do wygrania mamy 100 tysięcy, jak widzicie. Tutaj mamy tych 6 skrzyń i na środku mamy tą bonusową. Tutaj możemy sobie rzucić monetą w losowym miejscu, tak jak to teraz zrobiłem. No, jak widzicie, wpadło nam do 150 zł. Druga moneta leci do 50 zł. Jeszcze raz rzućmy.
Mamy ogólnie 7 monet do wyrzucenia. I wpadło tym razem do 100 tysięcy złotych, więc na razie mamy po jednej w trzech różnych skrzyniach. Teraz gdzie nam poleci? Teraz sobie na tęczy klikniemy, czyli w konkretnym miejscu. I leci 150 zł po raz drugi. No to myślę, że tu po prawej stronie się będziemy trzymać teraz. W podobnym miejscu widzicie kliknąłem, ale zleciało nam całkiem gdzie indziej, bo wleciało do żółtej skrzyni o wartości 20 zł. Zostały dwie monety. Leci moneta i mamy tu 100 tysięcy wleciała. I mamy ostatnią monetę, więc możemy wygrać albo 100 tysięcy, albo 150. To nam zostało niestety. Leci do 5 zł, więc monety się skończyły, wygranej niestety nie ma, więc 5 zł, no jesteśmy tutaj do tyłu na grze monetki. Przejdziemy sobie teraz do gry numer 3, tym razem będą to owocki, gramy i zobaczmy, co nam przyniosą owocki. Ta gra jest troszkę dłuższa, bo tutaj możemy sobie grać też normalnie, nie tylko automatycznie, tak jak wszędzie, natomiast tutaj, jak widzicie, to są takie owocki, które się tutaj łączy. To jest gra podobna do wielu różnych tego typu gier, gdzie tu łączymy minimum 3 takie same symbole, maksymalnie 5 i tu się tworzą różne bonusy, szklaneczka, jak widzicie. No i na końcu jest gra bonusowa, gdzie dopiero możemy wygrać jakieś pieniądze. Zobaczcie tutaj w trakcie, jak to wygląda. Oczywiście 5 zł lecimy i zobaczmy. Tutaj, jak widzicie, mamy 25 ruchów i po prawej stronie mamy różne owocki do zgromadzenia. Za każde 8 pierwszych owocków danego dostajemy jedną szklankę do gry bonusowej. Na razie mamy jedną szklankę. No ja gram sobie tutaj manualnie, bo oczywiście możemy też automatycznie to zagrać, ale wtedy tutaj manualnie gramy, to zależy od naszej gry, ile tych szklaneczek do gry bonusowej dostaniemy. Widzicie, już mam 3, 4, 5 szklanek, 6 szklanek i tu się napełnia maksymalnie do 40 tych owocków, każdego z owocków, czyli gruszka, jabłko, borówka, cytryna, pomarańcza i jeżyna. Zostało nam 15 ruchów. No i zobaczmy. Tutaj pomarańczki, 3 jeżynki i od razu tutaj nam się uzupełnia. I jeśli chodzi o owocki, no to mamy po 8, po 25 i po 40 dostajemy po szklaneczce. Czyli możemy tutaj maksymalnie po 3 szklanki zgarnąć z każdego. Dodatkowo możemy te szklanki zgarnąć tutaj po prostu z pola gry. Tak jak widzieliście wcześniej, była szklanka. Jeśli ją napełnimy, to po prostu ona od razu już nam wpada do puli naszych szklanek. Dobrze, zostało nam 10 ruchów. I zobaczcie, tutaj mamy gruszki. No i też trzeba tutaj sobie popatrzeć pod koniec, co nam brakuje, czego nam najmniej brakuje do osiągnięcia szklanki. Zobaczcie, dzbanek działa troszkę inaczej. Tutaj sobie połączymy z borówką i zobaczcie, wszystkie borówki znikają z planszy i dodają nam się do konta. Więc to jest taki lepsza opcja. Tutaj sobie jeżynki teraz napełnimy i zobaczcie, mamy już 36 jeżynek. I mamy 13 szklanek już. Zostało nam 8 ruchów. No oczywiście więcej szans nam daje te szklanki w grze bonusowej. Teraz zobaczycie, o co chodzi konkretnie. No natomiast to jest nadal gra losowa, więc może być tak, że będziemy mieli maksymalną liczbę szklanek. Jest tutaj od 5 do 20 możliwa ilość. Natomiast może być tak, że będziemy mieli 20, a i tak nic nie wygramy. A możemy mieć 5 i wygrać daną kwotę, więc no, nadal ta gra pozostaje losowa, ale można się pobawić i tu pograć troszkę dłużej, tak jak to robimy też w drapeczkach typu Owocowa Eksplozja czy Szczęśliwe Linie, gdzie tam możemy sobie dłużej podrapać. No dobra, mamy wszystkie ruchy wykorzystane, przygotowane napoje, to liczba 17. I zobaczmy, tutaj mamy 17 szklanek, jak widzicie.
No i pośród tych szklanek musimy znaleźć 3 identyczne kwoty, żeby wygrać daną kwotę. No i mamy co? 500, 100, 15, 150, 10, 25, czyli na razie wszystko inne 50. Jak widzicie, bo tutaj mamy aż 30 stopni wygranych, więc tych kwot tu może być naprawdę każda inna. Drugi raz 10 zł, 150 po raz drugi, 200 zł po raz drugi, 5 zł po raz pierwszy, 5 zł po raz drugi, no i czy ta piątka chociaż się trafi tu? I ostatnia szansa, no i niestety, zobaczcie, mamy aż tyle kubeczków, prawie max, no i nie ma wygranej. Dobrze, do tego sobie jeszcze wrócimy. Na razie przejdziemy dalej, przejdziemy sobie do kolejnej gry, a to będą teraz kurki może. I ja oczywiście tu w momencie, gdzie nam się ładuje, to ja troszkę przyspieszam, żebyście za długo nie czekali. No i tutaj mamy zasady gry. Tutaj mamy coś na zasadzie wygrywające liczby i twoje liczby, standardowo z naszych zdrapeczek. Takich zdrapek jest najwięcej i tutaj mamy też kurki bonusowe, możemy trafić kurkę, która pomnoży nam wygraną razy 2 bądź razy 5. No i jedziemy za 5 zł. Tutaj też możemy sobie automatycznie, żeby komputer za nas odsłonił, a możemy sobie po prostu po kolei te liczby odsłaniać sami. No dobrze. Mamy te 5 zł i zaczynamy od szczęśliwych liczb, które dają nam wygraną. Jest to 8, 20, 22, 11 oraz 4 i otwieramy jajeczka. 9, czyli oboczek na początek, 35, 26, 23 to drugi oboczek, 30 i mamy 5 zł, zobaczcie, jest 20, tutaj od razu nam się podświetla automatycznie nasza wygrana, więc tak naprawdę byśmy nawet nie musieli patrzeć w poprawo, co tam się świeci, ale mamy 5 zł. Czy jeszcze coś się trafi? Pewnie nie. Ale dobrze, bo pierwsza z gier dała nam zwrocik w końcu. Więc mamy 20 zł w grze kurki, nie 20 zł, liczba 20, a wygrana 5 zł oczywiście. I do każdej z tych gier jeszcze wrócimy dalej. Na razie wykorzystajmy sobie te po 5 zł, nasze pierwsze. Teraz przejdźmy sobie do krzyżóweczek, też oczywiście za 5 zł tutaj wystartujemy. I ładujemy i zasady gry. No, zasady gry są proste, są identyczne jak w zdrapce krzyżówki. Mamy od 3 do 10 słów i te wygrane też w zależności od losów. Zagramy za 5 zł i zobaczcie, mamy po lewej stronie tabelę wygranych i tu sobie losujemy literki. Weźmiemy auto uzupełnianie, żebyśmy sami nie musieli klikać w te litery, które takie są do oddrapania. Pierwsze 3 litery to V, Y, L, no niestety nie są to zbyt szczęśliwe litery, ale zobaczcie, też mamy po prawej stronie, pod twoimi literami mamy możliwość wylosowania bonusowej litery. Tych liter jest 3 i ta literka losuje się w momencie, kiedy tutaj mamy te 3 literki, akurat G, A, S, no i czwarta kolumna, jak widzicie, jest takie różowe, też pokrętło. W jednym z nich jest kuleczka z bonusową literą. No na razie jeszcze bonusowej litery nie trafiliśmy. Zobaczymy, mamy już 2 słowa, jest to kluska oraz atol. No i 3 kolejne litery F, C, X. No X niestety, no i tutaj nic się nie odsłania. Zobaczmy, czy ostatnie 3 litery nam coś dadzą. Zobaczcie, I, H oraz P. O, i zobaczcie, trafiła się bonusowa literka J. Ona tutaj bardziej na różowo, taki inny kolorek jest na krzyżówki. Niestety mamy tylko 2 słowa, więc atol i kluska, więc no niestety nie mamy wygranej. 5 zł znowu w plecy. Także tak jak widzicie, na szybko jest takie drapanko, ale przez internet, bez wychodzenia z domu. Tutaj mamy te 2 słówka, niestety nam troszkę zabrakło. Jak widzicie, jakby tu E jakieś się trafiło. R, o R dałoby nam 2 słowa. N, no ale niestety, mimo że mamy bonusową literkę, to i tak nie udało się wygrać. Dobrze, zagramy sobie ponownie w krzyżówki. Tym razem wkład w każdą z gier będzie 3 zł, czyli łącznie da nam to wkładu 40 zł i później jeszcze sobie na dwie gry przeznaczymy po 5 zł.
Dobrze, pierwszy tutaj trzy litery to S, U oraz K. Następnie B, G, R. Tak. No na razie nie ma słowa. Zostało nam tutaj 2/3 do końca. Z, O oraz X. No i mamy bonusową literkę w postaci litery H. No niestety H jest tylko raz na tej planszy w słowie chmura, ale zawsze nam coś dodaje. E, J, M. O, mamy dwa pierwsze słowa. Jest to ser oraz rum. Zostało nam 6 literek do odsłonięcia. C, D oraz T. I co nam to daje? O, i bonusowa literka W, zobaczcie. No na razie jeszcze nie mamy trzeciego słowa. No jak widzicie, tu nam się losuje. Musimy też zastopować w odpowiednim sobie momencie. VIP. O, mamy trzecie słowo, zobaczcie. Post, rum, ser, trzy słówka i mamy wygraną 3 złote. Także jest zwrocik. No i teraz sobie przejdziemy dalej. Przejdziemy sobie do kolejnej gry. Wracamy, już wszystkie gry objechaliśmy, więc wracamy po kolei dalej. Jedziemy do gry kurki i tam też sobie tym razem zagramy za 3 złote. Ok. I jedziemy, wybieramy kwotę 3 złote, płacimy i zobaczmy, co nam przyniesie tutaj ta gra. Jedziemy z automatem i wygrywające liczby to 20, 29, 38, 18, 34. No i co my tu mamy? Nie będę czytał wszystkich, bo szkoda czasu. No nie ma niestety wygranej, jak widzicie. No to jedziemy dalej do innej gierki. Znowuż za 3 złote sobie tutaj wybierzemy jakąś. Kolejna to może co będzie? Może owocki włączmy teraz. Owocki za 3 złote. O, widzicie, już wskoczyły monetki. No to pojedziemy z monetkami. Monetki też jeszcze nie były grane za trójeczkę. Jedziemy. Opłata za los 3 złote. Dodajemy tutaj sobie i no, tak jak wszędzie, główna wygrana to 40 tysięcy złotych. I co tutaj nam przyniesie ta gra tym razem? Jedziemy. Jak widzicie, po prawej mamy 3 tysiące i 12 złotych, a po lewej 30, 90 i 40 tysięcy złotych. 3 złote mamy po raz pierwszy. I co tu dalej? Kolejna monetka wpada do 40 tysięcy złotych. Monetka numer 3 wpada nam do trójeczki. O, może będzie nam tutaj zwrocik się pojawi. Kto wie, zobaczmy. I jest, jest 3 złote, czyli mamy zwrocik, słuchajcie. Bardzo fajnie. No jeszcze mamy 3 monetki do wykorzystania. Zobaczmy, czy nam coś tutaj jeszcze wpadnie. I mamy 40 tysięcy po raz drugi. No raczej po raz trzeci tu nam nie wpadnie, ale coś może jeszcze się tutaj... Nie, już nic się nie uda, bo nam została ostatnia monetka w sumie, więc nic tam nie wpadnie dodatkowego. Mamy 3 złote, więc mamy zwrocik w tej grze. No to jak widzicie, gratulacje, nagroda 3 złote. No szkoda, że nam się tego wiadereczka na środku bonusowego nie udało trafić w ogóle. Jestem ciekawy, co tam się kryje pod nim. No ale trudno, jedziemy dalej. Teraz niech będą owocki. I zasady oczywiście sobie już pominiemy. Ok. Wybieramy trójeczkę. I jedziemy. Po prawej, jak widzicie, są historia moich wyników najwyższych, punktowych, bo tutaj też jakby te punkciki się zapisują. Wcześniej też przed nagraniem dwa razy sobie zagrałem na demo, żeby zobaczyć, jak ta gra działa. No jedziemy sobie, no oczywiście nie automatycznie, tylko sobie tutaj pogramy troszeczkę. I co my tu mamy? Na razie mamy jeden soczek. Jeden soczek. No i co? Nic ciekawego nie ma, ale... O, tutaj się nam szklaneczka u góry pojawiła. Jak widzicie, napełniamy ją w ten sposób i ona wtedy wskakuje nam już od razu, jedna szklanka tam na dół. Mamy trzy szklaneczki i jeszcze 16 ruchów do końca. Cytrynki.
i czwarta szklanka napełniona. No i tutaj, no jak widzicie, jak jest więcej niż 3, to wtedy jakieś specjalne nam się tutaj bonusiki tworzą. Jabłuszka, jakbyśmy teraz tam to wzięli, no to ono nam też cały rządek tutaj zbierze. O, mamy tutaj u góry dzbanuszek, ale jego tu później musimy... O, i zobaczcie, tutaj robimy sobie dzbanuszek i mamy wszystkie jeżynki zebrane. 11 ruchów do końca gry. No na razie troszeczkę kiepsko, jeśli chodzi o szklaneczki. Wtedy mieliśmy 17, a teraz no chyba będzie mniej, na to się zapowiada. Smakowicie. O, widzicie, teraz nam rządek się cały wystrzelił. Gruszki teraz weźmiemy. No, 6 ruchów. Cytrynki. I co tu mamy? O, buróweczki. Co nam tutaj najmniej brakuje do szklaneczki? O, no cytrynek trochę brakuje, ale za bardzo ruchów tutaj nie widzę. Dobrze, że nam tu dzbaneczek wyskoczył, bo nam się tu troszkę odblokowało. Jeżynki sobie, o, troszkę pospada. I ostatnie dwa ruchy. Jabłka, żeby tutaj nam do 25 dobiło, a jeszcze z dzbankiem, no to już mamy 36 jabłuszek i 5 gruszeczek bierzemy, ale one nam tutaj chyba nic. Bombę otwieramy, bombę. Dobra, i koniec ruchów. Mamy 13 napojów, czyli o 4 mniej niż poprzednio. I zobaczmy, czy tym razem nam coś tutaj się ciekawego utworzy. Bierzemy automatycznie 40 tysięcy dwa razy, zobaczcie. O, 6 zł dwa razy. O proszę, mamy 3 razy 6 zł, więc zobaczcie, wygrana to 6 zł, czyli podwaja nam się nasz wkład w tą grę. 6 zł, no pierwszy raz jest wygrana ponad zwrocik. Bardzo, bardzo fajnie. Jedziemy teraz do statków. Więc na razie no nie jest najgorzej, powiem wam. Jakieś tam wygrane wpadają, mimo że no jest minus nadal, ale mamy wygrane no coś pod nasze zdrapeczki, czyli tutaj mamy raczej takie połowa, jak będzie, no to w sumie będzie dobrze. Jedziemy statki za 3 złote. Zobaczmy, czy one nam tutaj coś przyniosą. Mamy 5 razy zakręcić możemy, mamy pierwszą muszelkę, drugie zakręcenie daje nam, o, tu mamy pierwszą flagę, i wiatr nam cofa stateczek, ale jak są 3 wiatry uzbierane, to też mamy jakieś tam bonusiki. Najbliżej jest chyba statek na górze i statek na dole. O, tu mamy podwojenie wygrane, ale czy my do niej dojedziemy? Raczej nie, bo jesteśmy daleko. No, jesteśmy blisko też trzecim stateczkiem. Proszę bardzo, ostatnie zakręcenia i jesteśmy bardzo blisko jakiejkolwiek wygranej. Mamy 3 złociszki, zobaczcie. Bardzo fajnie. No tutaj w ostatniej grze, zobaczcie, też jednego zabrakło do 10 tysięcy złotych, ale mamy 3 złote, więc nie jest źle. Mamy zwrocik, więc lecimy sobie dalej. I dalej lecimy do której gry? No, w co byśmy tu jeszcze zagrać mogli? Bo mamy już chyba wszystkie gry za 3 złote zagrane oraz za 5 złotych, czyli 40 złotych mamy wydane, i jeszcze dyszka nam została, więc teraz zagramy sobie 2 razy po 5 złotych, tak myślę. Weźmiemy sobie krzyżówki. Bardzo fajnie się w te krzyżóweczki tutaj grało, więc jedziemy z krzyżówkami za 5 złotych. I szybciutko, co my tu mamy? Co nam przyniesie tym razem krzyżóweczka, piątaczek i jedziemy. Zobaczmy, pierwsze 3 litery to W, J oraz O i mamy bonusową literkę L. Widzicie, tu się podświetlają nam te literki, ale można zrobić auto uzupełnianie, będzie szybciej.
Drugie trzy literki to D, I oraz R, tym razem bez bonusowej. Następnie mam S, U, E. No i coraz lepiej wygląda ta krzyżówka. Coraz więcej słówek tutaj, coraz więcej literek tutaj wpada w słówka. B, Y oraz H i zostały nam 6 liter. Mamy literkę T, F oraz literę P. No na razie nadal nie mamy żadnego słowa niestety. I ostatnie 3 literki to N, G oraz C. O proszę. I mamy 3 słowa. Chirurg, Oregon oraz Togo. I mamy 5 złotych. A... Czyli w ostatnich 3 literkach wpadły 3 słowa. No myślałem, że już ta gra będzie przegrana. Na szczęście mamy zwrocik. No i dobra, ostatnia gra przed nami. Zagramy sobie jeszcze raz za 5 złotych. I zagramy sobie w monetki. Ciekawy jestem, czy one nam coś tutaj przyniosą. Pomijamy zasady. 5 złotych nastawiamy i gramy o 100 tysięcy. I zobaczcie, tutaj mamy z prawej strony 100 tysięcy, 50 złotych i 20 złotych, a z lewej 150, 5 tysięcy i 5 złotych. No i gdzie my tu celować będziemy? Chyba z prawej, w 20, 50 może spróbujmy. I mamy tak, 50 po raz pierwszy, druga monetka leci do 50 po raz drugi, o proszę. Ale to by było bardzo fajne, jakby się 50 trafiło, no ale zobaczmy. Ach, 100 tysięcy po raz pierwszy. Będziemy tu celować z tej nie w tamtą. Ej, 5 złotych po raz pierwszy. Ach. 20 zł po raz pierwszy. I zostały dwie monetki. W prawo. No, 100 tysięcy po raz drugi. Ale tutaj raczej to by było. 20 zł po raz drugi, czyli mamy tutaj. No, jednej monetki chyba nam zabrakło, żeby gdzieś tam wcelować z prawej strony. Powodzenia następnym razem. Dobrze. No to na dzisiejszy odcinek to by było tyle. Kończymy z dzisiejszymi gierkami i podsumujemy sobie dzisiejszy odcinek. Jak widzicie u góry w moim portfelu zostało 25 zł, wydaliśmy całe 50, więc jesteśmy 25 zł na minusie, czyli tak naprawdę połowa się zwróciła, nie jest źle. A w poszczególnych grach wynik prezentuje się następująco. W statkach mamy 3 złote na wydane 8, w owockach mamy 6 na 8, monetki mamy tylko 3 na 13, kurki dały nam 5 złotych na wydane 8 i krzyżówki dały nam 8 złotych na wydane 13. Czyli tak naprawdę najlepiej tutaj prezentują się owocki, a zdecydowanie najgorzej wypadły monetki. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się te gierki, które wypuściło Lotto. I powiedzcie mi, czy chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć odcinek z gierkami Lotto i która gierka podoba Wam się najbardziej. Mi chyba najbardziej się podobają owocki oraz krzyżówki, chociaż powiem Wam, że bardzo fajne są te gierki. Ale niestety nasze starania w tych gierkach nic nie dają, tak jak w owockach, nieważne jaki wynik osiągniemy, i tak na końcu jest losowość co do wygranej pieniężnej. Bo to jest po prostu zakupowanie losu, który jest jakby w postaci gierki, no i jest taka symulacja, można powiedzieć, tego, czy wygramy, czy nie. Ale mimo wszystko mi się podoba. A jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji. Jeśli nadal nie subskrybujesz mojego kanału, to tam na dole naciśnij, żeby nie ominął Cię już żaden nowy materiał na moim kanale. Ja już dzisiaj nie przedłużam, żegnam się z Wami gorąco, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym już zdrabkowym odcinku. Cześć!